Kurs, na którym miała możliwość uczestniczenia, jest bardzo ciekawym. Bardzo został w czytelny sposób przedstawiona metoda pozyskiwania materiału autogennego do odbudowy struktury kostnej ze zmielonych tkanek zęba. Bardzo nowatorski, obiecujący i warty zainteresowania. Bardzo się cieszę, że przyjechałem tutaj, dlatego że pan profesor Wiedermann pokazuje nie tylko technikę zabiegową regeneracji przy zastosowaniu zębów do regeneracji tkanki kostnej, ale przede wszystkim, co dla mnie jest bardzo ważne, pokazuje biologiczne aspekty regeneracji. My na różnych sympozjach uczymy się technik chirurgicznych, nie bardzo rozumiejąc, jak z biologicznego punktu widzenia przebiega proces regeneracji tkanki kostnej. Także dla mnie to jest duża wartość tego spotkania. Medycyna to jest dziedzina zawsze bardzo dynamiczna i jeżeli ktoś jest lekarzem, nie może się zatrzymywać w miejscu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ten kurs, na który przyjechałem, na który jestem zaproszony, zdecydowanie jest na tak. Dlaczego? Dlatego, że mogę tę wiedzę, którą uzyskałem dzisiaj, wykorzystać w zasadzie już poniedziałek, czyli jutro już w mojej praktyce, co jest szalenie istotne. To jest super. Trzyma się ładnie, czyli będzie łatwo w pracy. Interesująca koncepcja, która mam nadzieję sprawdzi się w codziennej praktyce. Dobrze zorganizowane szkolenie z bardzo ciekawym wykładowcą, profesorem, który ma bardzo duże doświadczenie w tego typu zabiegach. Autogenne metody regeneracji nie tylko tkanek twardych są absolutną przyszłością w stomatologii i nie tylko, wielu innych gałęzi medycyny również. Stąd uważam, że mielenie zębów na pewno się sprawdzi na naszym rynku i jest bardzo przyszłościową metodą mogącą pozwolić praktykom, klinicystom osiągnąć super efekty lecznicze.